ale słabo wygląda ta moja tablica. Nikt mi nic nie wstawia, a wszyscy mają jakieś posty od znajomych. O, jutro razem nie zaliczamy matematyki. O, jesteś lepszą koleżanką. A ja? Nic. Co by tu zrobić? Wiem. Utwórz profil, bla bla bla. Nazwiemy cię Kasia Nowak. Dobra, jakieś byle jakie zdjęcie z Google'a. Poblokujemy profil, nikt nie będzie mógł do ciebie wejść. Jest. Ktoś mi coś wstawił na tablicy, ciekawe kto? Czyżby moja przyjaciółka Kasia Nowak? Tak, Aduś, jesteś najśliczniejsza, najpiękniejsza, najchudsza i w ogóle najlepsza. O, dziękuję Kasiu, to ty jesteś najlepszą przyjaciółką. Nie, Aduś, to ty jesteś najlepsza, uwielbiam cię, jesteś w ogóle najfajniejsza. Nie, to ty jesteś najlepsza. Jestem genialna. Czas na idealne selfie. Potrzebujesz ciężki kaliber, kosmetyki, więcej kosmetyków. No dobra, najwyżej użyjesz jakiegoś mocnego filtra. Okej, jesteś gotowa. Nie ciesz się tak, nie aż tak bardzo gotowa. Na modelkę, na Kylie Jenner, na szczęśliwą, na szurniętą. Jak zwykle, tylko w zdjęciach na szurniętą wyglądasz dobrze. Poddaj się. Co ta moja koleżanka polubiła? Jakaś trupiu. Co? Dłuższych nazw nie było? Kto to w ogóle jest? A, youtuber. Jak to ludzie potrafią nisko upaść. Jest. Idealne profilowe. Publikuję. Będzie minimum 100 polubień. Dobra, minęło 15 minut, sprawdzamy ile jest polubień. Co? 5 polubień? Co to jest? Jak się starałam? Wczoraj widziałam zdjęcie kota, które miało 1000 lajków, no. Zaraz. Kot. Jaka jestem głupia, potrzebuję zwierzaka. Ale nie mam żadnego, no. Wiem. Podzwonimy po znajomych. Halo, cześć Kasiu, tu Ada. Wiesz co, chciałam się ciebie zapytać. Masz takiego ślicznego kotka, pożyczyłabyś mi go na godzinę? Halo? Chyba coś nas rozłączyło. Cześć Aniu, tu Ada. Jaka Ada? Wiesz co, siedziałaś koło mnie dwa miejsca dalej na weselu. Moja koleżanka dała mi twój numer. Tak, tak, kojarzysz mnie? No. Chciałam się ciebie zapytać, bo wiem, że masz takiego słodkiego szczeniaczka. Pożyczyłabyś mi go? Nie. No okej, nic nie szkodzi. Do zobaczenia na kolejnym weselu. Cześć Tomek, słuchaj, mam do ciebie małą prośbę. Wiem, że masz zwierzaka. Kiedyś mówiłeś, że kupiłeś sobie pupila. Mógłbyś mi pożyczyć na godzinkę, najwyżej pół godziny, no. Serio, naprawdę, słuchaj, dzięki. A co masz? Kotka, pieska, chomika i przyjmę wszystko. Tarantule? A, słuchaj, coś nas rozłącza, halo, halo. Ja chyba zrezygnuję z tego zdjęcia. Wstawię sobie jakiś cytat w opis zdjęcia, wyjdzie na to, że jestem mądrzejsza. Poszukamy czegoś. O, ten jest dobry. Jakiś Leonardo da Vinci. Ale kretyni, pomylili się. To jest Leonardo DiCaprio. Amatorszczyzna. Dobra, mam troszeczkę wolnego czasu, bo obczajamy sobie ludzi na Facebooku. Na przykład tą Gośkę, podłą małpę jedną. Co ona tu wstawia? Co? Ona nawet nie wygląda jak na tym zdjęciu. 200 lajków? Od kogo? Pewnie kupiła. Ja bym jej ani jednego nie dała. Ile ona ma znajomych? 1000 znajomych? Co to w ogóle jest? No ja mam 200, i tak połowy z nich nie znam. Też ty mieć tylu znajomych. No jak to wygląda? Wyglądam jak jakiś no name. Wiem. Ty zaproś, 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 zaproś. Jutro będę jednym z najpopularniejszych ludzi w szkole. Usta normalnie, usta na profilowym. Twarz normalnie, twarz na profilowym. Obudziłam się bez budzika. Jak zwykle wstaję w ułożonych włosach i w makijażu. Zaraz zrobię trening i wypiję swój zielony koktajl. Tylko najpierw zaczerpnę trochę informacji i inspiracji z Facebooka. Co? Już 11? A miałam dzisiaj zacząć idealne życie jak z mediów społecznościowych. Dobra, zacznę jutro. Idę spać. Łóżko to mój jedyny przyjaciel. Podrasujemy trochę mój profil. Miejsce pracy. Piszemy własna firma. Tak. Wykształcenie. No jasne, że wyższe. Przez jakie, że się pisze wyższe?
Dobra, nieważne. Związek. No jasne, że w związku. Nikt nie musi wiedzieć, że to związek między mną a moim netwakiem. Napiszę w opisie zdjęcia, że jestem brzydka. Niech mi piszą, że to nieprawda. Efekty, 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 efekty. Opublikuj.